na środku ulicy tańczy. Takie niespotykane w Warszawie, co? Na środku ulicy. Co prawda jest piątek, a to już nie ta pora. Ale wiecie, dlaczego tańczę? Bo Jezus jest moim Zbawicielem, bo On mnie uwolnił. Ja jestem wolna, jak kółka w starych gaciach. Wiecie co? Jestem wolna tego, że uwolnił mnie Jezus Chrystus. I kogo Syn Boży uwolni, ten jest prawdziwie wolny. I ja doświadczam o tym, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem, On jest Zbawicielem. On zmienił moje życie. W Biblii jest napisane, że Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie co? Ja uwierzyłam w tą miłość. Bo jest napisane, że On kochał cały świat. On też ukochał mnie. I On tak samo ukochał Ciebie. On kochał każdego człowieka na tym świecie. Nie tylko z tego wieku, ze wszystkich wieków. Wiecie, On wszystkich ludzi kocha. Tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna jako rozwiązanie. I Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, aby objawić miłość Ojca. Aby pokazać, że Bóg, Ojciec, jest potężnym i dobrym Bogiem. On nas tak stworzył, wiecie, On nas stworzył do kochania. On nas stworzył w taki sposób, że każdy z nas tęskni i każdy z nas potrzebuje miłości, wiecie? Bo Bóg jest miłością. I On stworzył w nas taką część, aby wypełnić swoją miłością. I każdy z nas szuka tej miłości na świecie. Szukasz tej miłości w innych ludziach. Szukasz tej miłości w różnych rzeczach. Ja też szukałam. Dopóki nie znałam Jezusa, szukałam. I próbowałam zaskarbić sobie tą miłość. I próbowałam sobie na nią zasłużyć, bo tak byłam przekonana, że tak jest na tym świecie. Że nie ma nic za darmo, więc za miłość też trzeba płacić. Więc płaciłam dobrymi uczynkami. Płaciłam tym, że się dobrze uczyłam. Płaciłam tym, że stawiałam innym ludziom. Po to, żeby ktoś mnie zobaczył, żeby ktoś się nam zainteresował. Ale wiecie co? Jezus jest zupełnie inny. W momencie, kiedy Go poznałam, zrozumiałam, że Jego miłość jest bezwarunkowa. I że ja nie muszę nic, bo On zapłacił całą cenę za mnie. Jestem w pełni zaakceptowana, dlatego że Jezus Chrystus, On dał swoje życie. Potem bym ja dzisiaj mogła żyć wiecznie. Wiecie co? Na krzyżu Golgoty Jezus stał się przekleństwem, abym ja stała się błogosławieństwem. On wziął całe odrzucenie na krzyżu Golgoty, aby ja dzisiaj była w pełni zaakceptowana. Ja nie potrzebuję akceptacji innych ludzi. Ja dzisiaj mogę swobodnie przychodzić tutaj tańczyć. W ogóle mam wywalone na to, bo ja wiem, do kogo należy i kim jestem. A jestem córką Boga żywego, wiecie? Ja poznałam Go wiele lat temu. Ja poznałam Go jako realną osobę, nie jakąś tam religijną postać. Wiecie, ja chodziłam do kościoła. Ja znałam te wszystkie przykazania, wszystkie te rytuały. Ja szukałam w tym Boga. Ale wiecie co? Tak naprawdę zobaczyłam, że tylko tam jest religia. Że tam są tylko nakazy, zakazy. Że ten Bóg jest gdzieś tam wysoko, ale jest zły na pewno na mnie. Nie ma opcji, żebym miała kiedykolwiek relacji. Ale wiecie co? Bóg jest zupełnie inny. On, Jezusie, daje Ci swobodę i daje Ci wolność. On daje Ci całkowitą wolność. Możesz być wolny, możesz mieć relacje z Nim. Możesz mieć relację, głęboką relację, bo Bóg stworzył nas do relacji. Wiecie co? Nie do tego, żeby wypełniać jakieś uczynki. On nas stworzył do relacji z sobą. I przez Jezusa daje nam tą możliwość. Bo nikt z nas nie jest w stanie sam w żaden sposób zapłacić sobie za tą miłość. Nie ma takiej w ogóle opcji. W Biblii jest napisane, że przez wiarę, a nie przez uczynki. Bogiem. Ja nie mówię o jakiejś ikonie, ja nie mówię o jakiejś postaci historycznej. Jezus żyje. Jezus może zmienić Twoje życie tak, jak zmienił moje. Ja mam bardzo zranioną osobą. Ja się bałam innych ludzi. Ja w życiu bym to nie wyszła. Ale On mi dał odwagę. Odwagę z nieba. Jestem dzisiaj zupełnie inną osobą. I o tym dzisiaj Wam zaświadczę. Że Jezus jest odpowiedzią. On jest odpowiedzią na każdą sytuację, w jakiej się znajdujesz dzisiaj. On jest odpowiedzią na każdy problem, z jakim dzisiaj stajesz. Nie musisz stawać sam z tym problemem. Jezus jest rozwiązaniem. Jezus jest rozwiązaniem. Możesz się dzisiaj z Nim pojednać, jeśli jeszcze nie poznałeś. Wiecie co? Ewangelia jest w ogóle prosta. Wystarczy, że poprosisz Go o przebaczenie. Mówisz, Boże, ja przepraszam Cię za to, że nie znałam Cię do tej pory. Boże, przepraszam Cię za to, że wybrałam życie bez Ciebie. Ale jeśli rozprawiam, to słyszę od tych ludzi, że Ty naprawdę zmieniasz ludzkie życie, że Ty je wypełniasz, że Ty uzdrawiasz, że Ty ja chcę Ciebie poznać. Wiecie, nie ma nic lepszego niż poznać Jezusa. Nie ma nic lepszego niż poznawać Go każdego dnia. Ja tego doświadczam, wiecie? On nie tylko zbawi mnie, nie tylko idę do nieba, ale każdego dnia tutaj zwyciężam i każdego dnia doświadczam tego nieba tutaj. Każdego dnia poznaję żywego Boga. I On dzisiaj zaprasza Ciebie. Jeśli tylko chcesz, możesz dzisiaj Go poznać, możesz posmakować nieba, ale musisz podjąć decyzję sam. Nie ma żadnego pośrednika. Nie możesz się spytać nikogo, tak? Żadnej cioci, żadnego wujka.
Musisz sam podjąć sobie decyzję, czy chcesz poznać żywego Boga. Każdego da doświadczać Go. On daje prawdziwą wolność. Jeśli Syn Boży cię uwoli, prawdziwie będziesz wolny. Amen.